Hej, tutaj mam najlepsze światło, więc niestety nagrywam w łazience. Podsumowując mój poprzedni filmik, bo jak zwykle nie da się spontanicznie wszystkiego zawrzeć w jednym, a chciałam jeszcze powiedzieć, że nie robię scenariuszy, ponieważ nie chcę, żeby to było jakieś sztuczne, tylko robię to wszystko naturalnie i chcę być szczera z Wami. Więc podsumowując, jestem w ciąży, jem zdrowo i z czego zrezygnowałam, jeśli chodzi o żywienie po dietach. Całkowicie z czego zrezygnowałam, z fast foodów typu McDonald's, KFC i tak dalej, w ogóle tego nie jem. Z napoi gazowanych, cola, fanta, inne rzeczy. Nie rzucam się już na słodycze, tak jak dobrze wiecie, że byłam uzależniona od słodyczy, bo taki filmik wrzuciłam. Nie rzucam się już na słodycze, z czego jestem bardzo zadowolona. Potrafię zjeść jedną kostkę gorzkiej czekolady i nic więcej. Potrafię zjeść kawałeczek małego ciastka w ciąży i nic więcej. Także kiedyś jadłam to Namito. Nie słodzę herbaty, to już też wróciło, nie słodzę żadnych napoi. Nawet jeżeli zdarzyło mi się wypić kawę z mlekiem, chociaż laktoza jest oczywiście niewskazana, ale od czasu do czasu, że tak powiem, to wszystko można z głową. Więc jeżeli wypiłam kawę z mlekiem, to też jej nie słodziłam, a kiedyś słodziłam bardzo dużo. Więc są pewne rzeczy, które po diecie już nie wracają i uczymy się już przez całe życie tego nie jeść. Po prostu eliminujemy to ze swojej diety całkowicie, typu batony. Już nie jem żadnych batonów i nie wracam do batonów, nie wracam do żadnych chipsów, w ogóle nie jem chipsów, nie kupuję chipsów, nie jem fast foodów. Nie jem żadnych takich tego typu rzeczy, czyli tak naprawdę sztucznych. Wszystko co sztuczne, wszystko co na głębokim tłuszczu robione, wszystkie szybkie bary, burgery, jakieś inne rzeczy w ogóle absolutnie zrobiły u mnie out. I tego już nigdy nie jem. Moje niezdrowe żywienie, jeżeli cokolwiek zgrzeszę, to jest na przykład dżem, albo jakieś ciastko robione, ale w domu przeze mnie, bądź przez kogoś z moich bliskich, czy ktoś mnie poczęstuje jakimś ciastem. Żadnych wynalazków, nie wiem. Do zobaczenia.